Osobiście jest to moim ogromnym marzeniem, aby w niedalekiej przyszłości móc wystartować w jednej z edycji Mistrzostw Świata, walcząc o medal Mistrzostw Świata i robiąc to na ułożonym czy na sztucznym torze Stadionu Narodowego. Byłoby to piękne. I tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że ta impreza cieszyłaby się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem. Powiedz mi, jak myślisz, czy na stadion przyszłyby kibice przede wszystkim ze stolicy, no bo Żule raczej kojarzy się z zachodnią Polską, z południową Kujawami, ale nie Mazowsze. Ja myślę, że na pewno zjechałoby się dużo kibiców z całej Polski. Jestem o tym niemalże przekonany. Wiele osób przyjechałoby oglądać te zawody ze względu na to, że kochają Żużel. Byłoby to ogromne wydarzenie, Żużel na Stadionie Narodowym. To już brzmi bardzo, bardzo dobrze i też pewnie dużo ludzi przyjechałoby to wydarzenie zobaczyć. Zakładam, że mogłoby też to zainteresować dużą część warszawiaków, bo to coś nowego, bo to tutaj oczywiście w Warszawie, no bo jakby Żużel w Polsce jest znany i postrzegany dobrze, ale w Warszawie jest coś nowego, więc pewnie warto byłoby przyjść, zobaczyć, co to jest. A jak odpowiedź, kogo przygotować ten stadion? Pytam się jako fachowca. Co na pewno musiałoby się na tym stadionie znaleźć? Trudno jest mi mówić o szczegółach. Trudno jest mi mówić o szczegółach, bo jakby ja w tym nie uczestniczę. Nie wiem, jakie są wytyczne, jeśli chodzi o przygotowanie całej infrastruktury przed tak ważnym turniejem. Także no jakby na to pytanie jest mi teraz ciężko odpowiedzieć.